Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest Piotr Rachwalski, prezes AquaZdroju, którego witam Dzień serdecznie. Dzień dobry, dobry, witam panie prezesie. Państwa. Jak poprzednio rozmawialiśmy, to było w marcu, rozpoczynał pan dopiero karierę szefa naszego kompleksu sportowego. Minęły 4 miesiące, jak pan ocenia nasz kompleks? Wszystko dobrze działa? Były jakieś niedociągnięcia? Jak w każdym działającym żywym organizmie zdarzają się różne sytuacje i zdarzenia. Podobnie chyba nikt nie jest nigdy zadowolony ze swojego dziecka. Podobnie pewnie Wałbrzych nie był zadowolony w 100% z AquaZdroju. Tego typu obiekty, by przetrwały, muszą być rozwijane, muszą być prowadzone inwestycje, muszą się rozwijać. 5 lat działalności tego obiektu, które w zasadzie już minęły, to jest właśnie ten czas, że trzeba się Trzeba już zdecydować, co robimy coś dalej. nowego, Tak, coś tak, czymś tak. zaciekawić jeszcze Zwłaszcza, że konkurencja się uczestników. rozwija i tutaj okoliczne baseny powstają w okolicznych miastach, gminach. Ludzie jeżdżą, mieszkańcy Wałbrzycha są mobilni, poznają również inne obiekty w kraju, I wszędzie tłok porównują straszny. oczywiście i wtedy możemy to porównać. Nasz obiekt oczywiście nie jest takim typowym rekreacyjnym akwaparkiem, jaki znają chociażby wrocławianie. Tutaj bardziej postawiono tak naprawdę na sport plus ta część rekreacyjna. Jednakże no, już są pewne wnioski i pewnie jakbyśmy teraz to budowali, pewnie byśmy zbudowali to inaczej. O, inaczej. Inaczej. Czyli, a co tam jest pana zdaniem nietrafione? Znaczy, ja powiem tak, Bo na zawsze wszyscy tamtą. bardzo chwalili, że kompleks, że Oczywiście. hotel, że hale sportowe, fitness, Jeśli chodzi wszystko o jest, kompleks plus tego basen, typu, prawda? jest to w zasadzie wyjątkowy, w skali kraju, trzeba powiedzieć, kompleks, który dla sportowców gromadzi to wszystko pod jednym dachem. Gościmy no teraz. Przyjeżdża ekipa i wszystko Tak, ma na tak. Na miejscu. przykład teraz to doceniają koszykarze na wózkach, gdzie kadrę polskiej właśnie gościmy i ona praktycznie wychodząc na dwór może korzystać ze wszystkiego. Wszystko mają tak pod I to ręką. jest oczywiście ewenement. I to trzeba powiedzieć, to jest świetne. Co by można było poprawić i zmienić? To przede wszystkim część rekreacyjną. Jednak jest to obiekt nie tylko dla sportowców, a dla mieszkańców Wałbrzycha. No I to był tutaj tak, tej to był części priorytet. rekreacyjnej, jak gdyby ona została zaprojektowana może ciut za mała w stosunku do wielkości tego kompleksu. Nie wszystko da się zrobić. Staramy się i uzupełniamy to różnymi atrakcjami. Obecnie pracujemy, kto odwiedził, ten wie, że przybyły tam rzeczy w brodziku dla dzieci, zjeżdżalnie, różne atrakcje. Będziemy dostawiać również wanny, jacuzzi, różne kąpiele wirowe, które możemy wstawić bez naruszania konstrukcji. Bez jakiejś Jeszcze przebudowy i dokładnie, remontu i tak. zamykania basenu I przede zamykania basenu wszystkim. A oczywiście. właśnie, panie prezesie, bo była mowa już wcześniej o takich inwestycjach, jak między innymi basen zewnętrzny lub lodowisko. Czy to jest realne, czy to nadal jest brane To pod już to uwagę? musimy wyjaśnić mieszkańcom miasta, jak sytuacja wygląda. Zacząć od lodowiska, temat jest tu krótszy może i w tej chwili mniej aktualny. Tu jest lato i ludzie raczej interesują No się tak, no nie basenami. myślimy jeszcze o łyżwach, to Tak. prawda. Przygotowano koncepcję, poszły na to dosyć spore pieniądze. Sam koncepcję kilkakrotnie występowano o dofinansowanie do ministerstwa, jednakże na tego typu obiekt, który nie spełnia pewnych norm ministerstwa, jeśli chodzi o prowadzenie zawodów, no mówiąc krótko, hokeja, okazuje się, że trudno jest zdobyć te pieniądze i teraz A, jakby czyli tylko tak zastanawiamy dla się. zabawy, to nie dostanie, nie Tak, to trzeba dostalibyśmy finansować ze swoich. Tak dofinansowania. jest. Wiadomo, że potrzeb w mieście jest wiele, więc to nie jest jakby najpilniejsza. Jednakże dla kompleksowości oczywiście tego obiektu przydałoby się też Nie, oczywiście to by się. lodowisko. Myślę, że dla mieszkańców również. Tego typu obiekt, który nie byłby może całoroczny, ale byłby tak zakładam, od października do marca, kwietnia, a latem byłby Na te wykorzystany być zimniejsze może, miesiące. tak, a latem ten sam obiekt mógłby być wykorzystany przy zastosowaniu odpowiedniej Jakiś technologii, jak inny, na na przykład na jakieś korty boisko. chociażby, tak. Kryty kort też jest, Albo kort. tak. Na taką koncepcję została stworzona, jednakże teraz wydaje się, iż będzie musiała być przebudowana w związku z tym, że nie ma szans na uzyskanie dofinansowania, więc mówiąc krótko, albo robimy ten obiekt rekreacyjny, taki dla dzieci, żeby sobie pojeździć, albo ten taki też również, który będzie mógł służyć do rozgrywania rozgrywek ligi czy innych sportowych, hokejowych. Wtedy on oczywiście wymaga trochę większego nakładu i większej powierzchni lodu. I to jest temat, który można powiedzieć na razie zawieszony. Te koncepcje zostały zrobione.
Taki mniejszy obiekt to jest około 11-12 milionów przy obecnych cenach, no to trzeba wiedzieć, że to jest spore kwota. pieniądze, No, tak. Pieniądze. I nie ma takich szczególnych w tej chwili przynajmniej tradycji i aktywności na tym polu. Nie ma jakichś, tak jak mamy w siatkówce czy koszykówce, dziesiątki klubów i stowarzyszeń, więc może stąd nie ma takiego nacisku, aczkolwiek przez zimą... Przez lata nie było, tak. Nie było, chociaż kiedyś było. Jasne, lodowisko w Wałbrzychu. Oczywiście, i bo kiedyś były inne zimy i no można były, było je robić bez większych zimą nakładów. Zimą była zima i było po prostu zimno. Zalewało to się, prawda. Zamarzało i zamarzało, było. Tak. No. W tej chwili jest to oczywiście niemożliwe, więc... Temat lodowiska to jakby na tą chwilę jest... Na razie zostawiamy, tak? Na drugi temat. Drugi jest ciekawszy, ponieważ tutaj Rada Miasta przed już pół roku mniej więcej zadecydowała, iż zostanie skierowane do wykonania opracowanie koncepcji takiej demograficzno-lokalizacyjnej, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy takie lodowisko ma być zrobione, jak tak, to gdzie i jakie. Pierwotnie w koncepcję zostało to skierowane do ratusza, ostatecznie przed miesiącem wylądowało to u nas i zajęliśmy się tą sprawą. Ale to o lodowisku mówimy? Nie, mówimy o basenie. Już o basenie, tak jest. Powiedział pan, lodowisko może z rozpędu, dlatego się wolę upewnić. Mówimy o basenie zewnętrznym, takim otwartym na lato. Na lato, oczywiście, tak. No wiemy, że od 3 lat obiekt na Rusinowej jest niczym. Tak, więc... No ubolewamy wszyscy. Tak jest, aczkolwiek on już nie spełniał żadnych... On był, nie, no to było to wiadomo. Nie spełnia tak. tych potrzeb, ludzie chcą teraz rekreacji tak naprawdę. Bo nam ubyły dwa, wie pan, bo był i w Szczawnie i był na Rusinowej, a teraz nie ma żadnego, więc to jest trochę bolesne. Stąd temat prezydent upałach. Jakby też tutaj zauważył to, że to jest sprawa pilna. Jednak trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie... Czy ma taki obiekt powstać? Gdzie? No i jaki oczywiście. Tutaj najważniejsze pytanie, czy to wydaje się, że chyba dla wszystkich już staje się oczywiste, zapytać, że tak. Kiedy. Tak. I oczywiście kwestia lokalizacji. Tutaj mogę jakby uchylić rąbka tajemnicy, że rozważane są 3 lokalizacje. Jakie są warianty? No to jest oczywiście właśnie obecny obiekt na Rusinowej. Jeśli chodzi o historyczne miejsce po basenach, które może najstarsi mieszkańcy pamiętają, czyli obok stadionu na Nowym Mieście. No to jeszcze bardziej historyczny. Jeszcze bardziej historyczny, tak. I w ramach, w okolicy kompleksu właśnie przy naszym akwaparku na ulicy Ratuszowej. I te 3 lokalizacje w tej chwili przekazaliśmy, ogłosiliśmy postępowanie, prowadzimy w tej chwili postępowanie nad wyborem wykonawcy tych analiz, to się bardzo szczegółowo, jest na to pewna procedura, analizuje, również analizując kwestie dojazdu, kwestie inwestycji, koszty. Bo trzeba wiedzieć koszty, oczywiście koszty są kluczowe, ponieważ trzeba wiedzieć, że do tego typu zespołu basenów potrzeba około 300-400 miejsc parkingowych. Chociażby budowa tak dużego parkingu, po pierwsze, nie wszędzie jest możliwa, po drugie jest bardzo kosztowna. Ale no tam przy Akwazdroju... To jest jeden z aspektów, który będzie brany pod uwagę, kwestia wykorzystania parkingów, zwłaszcza tych tylnych, zresztą wszystkich razem, tam jest ponad 400 miejsc w tej chwili, które są zajęte w 100% to tylko podczas dużych imprez. No więc to jest jednym na pewno z... Śpiewa Martyniuk, to wtedy tak, to wtedy wszystkie są zajęte. Nie tylko, nie tylko oczywiście. Na rockowych koncertach również i na sportowych wydarzeniach. Tak, oczywiście, Ale rzeczywiście no, są momenty, że są wszystkie miejsca zajęte. Oczywiście, tak. Ale to jak wiemy, zazwyczaj właśnie wykorzystanie z kolei basenów jest latem, kiedy tych imprez nie ma tego typu zazwyczaj w hali, więc to by mogło z sobą korelować, ale na te pytania odpowie właśnie zlecana przez nas analiza. Kto zdecyduje i jak ta procedura przebiega? Czy jest jakiś termin wyznaczony, kiedy trzeba będzie dać odpowiedź na to? Panem prezydentem pytanie. Mówiliśmy się, że na wczesną jesień, czy to będzie wrzesień, czy październik, wiadomo jak to w Polsce wakacje, jeszcze może w tym być roku, ciężko. Tak? Z całą pewnością w tym roku zapadnie decyzja, czy i gdzie ma być tego typu obiekt budowany, równolegle, żeby było jasne, już próbowaliśmy zdobywać dofinansowanie razem z pracownikiem ratusza, braliśmy udział w programie tak zwanego partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli to jest wspierane przez Ministerstwo Rozwoju program jakby korelowania inwestorów z właśnie wykonawcami tego typu obiektów. Okazało się, że tego typu obiekty duzi inwestorzy chcą wejść, jeśli budują kilka, mówiąc krótko. Więc tutaj było porozumienie pierwotnie z 2 miastami, ostatecznie z Lublińcem. Rada Miasta wydała zgodę na podpisanie takiego porozumienia. Jednakże tutaj to jest kwestia jakby po stronie Ministerstwa Rozwoju,
czy znajdzie takiego inwestora i wesprze wtedy ten projekt w taki sposób. Czyli musiałoby być kilka takich tak, ponieważ duże inwestycji, firmy, żeby firma zdecydowała się na prowadzenie. Tak. Wtedy jakieś duże koncerny, które w ten sposób inwestują. I wówczas się po prostu, mówiąc krótko, płaci jak gdyby za użytkowanie. To jest plus taki, że na raz nie potrzeba tych pieniędzy wyjąć. No bo inwestor wtedy wykłada swoje pieniądze, tak. A potem zwraca mu się w użytkowaniu. Oczywiście tak, bo są różne oczywiście szkoły, jest też taki model koncesyjny, że jakby inwestor też to użytkuje sam, ale to w zasadzie nie ma takiej potrzeby, skoro jest spółka nasza, to nie ma takiej potrzeby. A właśnie, a gdyby jeśli zostanie wybrana ta lokalizacja przy AquaZdroju, w jakim miejscu byłoby to możliwe? Jest kilka lokalizacji, nawet w ramach kompleksu. Mówimy również, myślimy również o działkach, które są nad, jeśli sobie tak wyobrazimy, czyli od strony hali czy hotelu, czyli poziom w wyżej. Głąb bardziej. Tak. Oczywiście jest też sprawa ewentualnej przebudowy chociażby parkingu i właśnie, bo tak od strony basenu, tak? A ten za teren, mały? No, paradoksalnie tak, ponieważ my nie mówimy tylko o basenie. Aha, trzeba wiedzieć, wtedy... że przy tego typu obiekcie letnim, współczesnym, trzeba zaplanować również tak zwaną plażę. Czyli miejsce, gdzie się przyjdzie z kucykiem, położy, posiedzi, dzieci się przekąpią, można sobie, nie wiem, odpocząć, poopalać się. I to wymaga... Tak, no cała ta infrastruktura, tak, no rzeczywiście to jest na to tego typu basen szatnie. Nie przychodzi się na godzinę. To się już przychodzi na 2-3 godziny na odpocząć, pół dnia. I tego typu obiekty, tylko tego typu obiekty właśnie, mówiąc krótko, też zarabiają, bo tutaj to chodzi do ekonomii. Paradoksalnie obiekty te letnie pokrywają swoje koszty, czasami lepiej niż typowe akwaparki, ponieważ nie ma kosztów ogrzewania, które są dużym kosztem zazwyczaj. Jeśli jest ogrzewanie, to jest ogrzewanie solarne ze słońca, mówiąc krótko, tylko jakimiś panelami lub pompami ciepła, które nie zużywają. Nie zużywają tyle energii. No, więc to jest powiedzmy ekologiczne ogrzewanie i ono jest tylko dogrzewaniem tak naprawdę. Paradoksalnie jest to potrzebne w tej chwili, ponieważ współczesny klient jak gdyby, a też przy tych naszych anomaliach pogodowych, nie wyobrażamy sobie, że ktoś z przyjemnością wejdzie do wody, która będzie miała 24 stopnie, co może nie jest, to jest dobra temperatura, ale niekiedy na dworze jest 37. No zgadza się. Różnica nie może być tak duża. Tak. No trzeba ją też troszkę. Więc normalnie byśmy się wykąpali pewnie w wodzie nawet i 20-stopniowej i nie ma problemu w jeziorze, ale w Bałtyku się kąpiemy jakieś 17 nawet. Ale nikt nie wejdzie z przyjemnością do wody przy tak dużej różnicy temperatur. Tak, współczesne upale. Tego typu baseny wymagają właśnie zaplanowania tego ogrzewania. To jest jakiś plus już tutaj wykorzystanie części mocy niewykorzystanych latem, mocy właśnie ogrzewania solarnego czy konwencjonalnego z naszego obecnego właśnie akwaparku. A panie prezesie, jeśli już zapadnie decyzja, no bo tak z tego co pan mówi wynika, że jednak no, ta budowa basenu jest bardzo realna i nieodległa w czasie. Czy ten basen również byłby w gestii AquaZdroju? Czy to też byłoby... To oczywiście zawsze pan będzie by decyzja... się tym musiał zajmować? Zawsze oczywiście będzie to decyzja miasta, pana prezydenta i władz miasta, którzy są właścicielem. Jednakże po to powołali tą spółkę, żeby się zajmowała tego typu obiektami, więc wydaje się, iż na 99% my będziemy go zarówno budować, jak obiekt AquaZdroju. Tak, jak i użytkować, ponieważ nie ma co mnożyć kolejnego bytu, który miałby się zająć de facto podobną działalnością. My w tej chwili utrzymujemy kilka innych stadionów, boisk, basen W różnych punktach w liceum miasta. Nr 4, także to nie ma problemu, że dojdzie jeszcze jeden obiekt. Jeśli byłoby to przy nas, to już jeszcze łatwiejsze i prostsze w utrzymaniu, bo dużą częścią byśmy wykonywali tymi samymi pracownikami, mówiąc krótko, obsługę, pilnowanie, to jest też ważne. Tego typu współczesny obiekt też wymaga placu zabaw, różnych zewnętrznych, nie wiem, siłowni, różnych innych atrakcji, żeby się mówiąc krótko, nie nudzić. Stąd właśnie czyli ten spora obszar. Inwestycja by to była. Ile trwa budowa taka basenu we współczesnych warunkach, we współczesnej technologii? To jest oczywiście sama budowa. Sama budowa to nie jest, to można się zamknąć w roku, jednakże wiemy w Polsce podstawowy problem to dokumentacja i zgody. Czyli... I to może być, to może być problemem, bo tu mówimy o całym szeregu różnych pozwoleń wiadomo, i skomplikowanej procedurze. I różne takie tak rzeczy. Jest, oczywiście, odwołania oczywiście. I to niestety trzeba założyć, że to dwa sezony muszą minąć. Ale jeśli zapadnie decyzja, to nadzieja jest. To nadzieja jest, że za półtora roku właśnie, czyli nie w przyszłym sezonie, ale już następnym byśmy byli w stanie z całą pewnością wykąpać się w tego typu basenie.
No to bardzo dobra jest wiadomość. W takim razie pozostajemy z nadzieją, Czego że sobie tak i zostanie to Państwu życzę, tak. zrealizowane. Oczywiście o takich optymistycznych naszych tutaj przedsięwzięciach opowiadał nam Piotr Rachwalski, prezes Akwazdroju w Wałbrzychu, który oczywiście jest czynny przez całe lato. Na razie możemy korzystać oczywiście, z basenu tak zamkniętego. Bardzo I dziękuję za zapraszamy, rozmowę. Mamy promocje specjalne wakacyjne. Oczywiście. Zachęcam do wszystko, korzystania. wszystko działa. Bardzo Tak, dziękuję. dziękuję.